Północ, południe, seria druga, odcinek trzeci. Na podstawie powieści Johna Jakesa. Występują. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyser. Zwycięstwo południa zdaje się być przesądzone, więc Lincoln podejmuje decyzję o podniesieniu kwestii niewolnictwa. Wrzesień 1862 roku. Doskonały obiad, mamo. Pieczeń była idealna. Cieszę się, że ci smakowała. Przynajmniej jeden z mych synów nie jest głodny. Może to nasz ostatni taki posiłek. Zbliżają się konfederaci. Nie ma się czym martwić, mamo. Mamy liczniejszą armię i zepchniemy rebeliantów aż do Potomaku. Słyszałam, że ich wojsko głoduje, więc mają to, na co zasłużyli. Izabel, proszę. Nie zapominaj, że twój szwagier ożenił się z dziewczyną z południa, która jest teraz częścią naszej rodziny. Oczywiście, matko. Zresztą nie rozmawiajmy o wojnie. Chciałabym omówić z tobą bal. A nie miało to być skromne przyjęcie? Naprawdę nie czas teraz na suknie balowe. Mamo, fabryka hazardów przynosi ogromne dochody. Przeznaczmy część z nich na rozweselenie naszych przyjaciół i wspólników. Ci wasi nowi wspólnicy, oprócz tego, że są bogaci, niczego o nich nie wiemy. Przemysł kwitnie dzięki wojnie. Stanley i ja robiliśmy już interesy z tymi ludźmi. Paru z nich ma ogromne wpływy w Nowym Jorku i Waszyngtonie, gdzie pieniądze mają ogromne znaczenie. Albo to będzie skromne przyjęcie, albo nie będzie go wcale. Dobrze więc. Założę na nie moje nowe szmaragdy. Nie chcę marudzić, ale jesteście rozrzutni. Kupując je, Stanley chciał mi podziękować za wszystkie dobre rady, jakich mu udzieliłam co do naszej firmy. To dzięki nim tak dobrze prosperujemy. Prawda, kochanie? Przepraszam was, mam jeszcze sporo lektury. War Department has begun
Departament Wojenny zaczyna sprawdzać ludzi bogacących się na wojnie. Jeśli będzie śledztwo, nie będzie żadnego śledztwa. Nie ma się czym martwić. Jak możesz tak mówić? Sprzedaliśmy wojsku wadliwe armaty. Sprzedał je Axol Iron, nie my. Jeśli wyjdzie na jaw, że braliśmy w tym udział... Przed wojną każdą decyzję podejmował George. Wielu będzie myśleć, że nadal tak jest. Poza tym zabezpieczyłam nas. Zabezpieczyłaś? Nie rozumiem. Podrobiłam podpis George'a na umowach. Sprawiają wrażenie, jakby podpisał je przed pójściem na wojnę. To czyni go odpowiedzialnym za wszystko. Właśnie. Jeśli rząd czegoś się dowie, oskarży George'a, nie nas. Nigdy się nie mylę, prawda? December 18, 1862, wzgórze Antietam Maryland. Ci cholerni Jankesi nauczyli się walczyć. Nasi chłopcy potrzebują pomocy. Naprzód. Formować szyk. Nie bądź głupi. Robię, co muszę. Dobosz pułkownika nie żyje. Idź na zbocze. Tak jest. Kompania naprzód. Miejmy nadzieję, że McClellan nie da się przechytrzyć generałowi Lee. Wie, jak poprowadzić wojsko. Marsz. Charles? Odejdź, Billy, bo będę musiał cię zabić.
Odwróćcie działa. Ognia. Przyszedłem się pożegnać, Ambrose. To najbardziej krwawy dzień tej wojny. 25 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Połowa z nich to nasi żołnierze. Nie przypuszczałem, że to możliwe, panie prezydencie. Że urządzimy taką rzeź? Biedne rodziny ofiar. McClellan ogłosił tę bitwę dziełem sztuki. Lee wycofuje się do Virginii. Obiecałem sobie, że gdy tylko opuszczą Maryland, ogłoszę zwycięstwo i proklamację, by uwolnić niewolników na południu. Już dawno trzeba było to zrobić. Potrzebuję generała, George. Nie możemy pozwolić na to, by wdów i sierot było coraz więcej. Dobrze wyrażasz się o Ulyssesie Grancie. Był 2 lata wyżej ode mnie w West Point. Słyszałem, że w forcie Donelson powiedział, że przyjmie tylko bezwarunkową kapitulację, żadnych paktów. Wiem, że to odpowiedni człowiek. Niektórzy mogą mu być przeciwni. Bo pije? Mówi się, że Shiloh był pijany. Doprowadzi do zwycięstwa, George. Grant może być tym, kogo szukam. Wykorzysta słabość konfederatów i przyprze ich do muru. Tu chodzi o nasze życie. Jeśli Bóg pozwoli, zwyciężymy i odzyskamy wolność dla wszystkich ludzi. Kwatera główna generała Ulyssesa Granta, Tennessee.
Generale Grant, powiedziano mi, że przyjechał pan aż z Waszyngtonu, pułkowniku. Mam dość tych inspekcji. Jeśli moi chłopcy noszą po dwie pary kalesonów, to jest to tylko ich sprawa. Nie przyjechałem na kontrolę. Prezydent Lincoln prosił, bym z panem porozmawiał. Przysłał pana prezydent? Jak się pan nazywa? George Hazard. Niech pan siada. Czy my się znamy? Z West Point. Byłem na drugim roku, gdy pan skończył studia. Tak, przypominam sobie. Był pan świetnym studentem. Wielu przyszłych oficerów było na pana roku. To wstyd, że teraz walczą przeciwko sobie. Wielu z nas nie doczeka do końca wojny. Dlatego tu jestem. Prezydent Lincoln uważa, że pan doprowadzi nasze wojsko do zwycięstwa. Potrzeba mu admirała, a nie generała. Tylko kontrolowanie Mississippi skróci tę wojnę, odcinając wroga od zachodu. On chce generała na miarę Roberta Lee. Wcale się nie dziwię. Lee to wspaniały żołnierz. Ciekawe, czy pamięta mnie z Meksyku. Na pewno słyszał pana imię. Przepraszam, może kropelkę? Dziękuję. Jabłecznik? Nie piję tyle, ile w krążących o mnie plotkach. Wiele z nich dotarło do prezydenta. Zapytał, jaką pan pije whisky, by polecić ją innym generałom. Tak powiedział? Tak, sir. Proszę przekazać prezydentowi, że się zgadzam. Stanę z Lim do walki. Ale nie będzie to łatwe zwycięstwo. Prezydent na pewno się ucieszy. Generale, chciałbym wrócić na pole walki. Proszę mi pozwolić walczyć u pana. To będzie dla mnie zaszczyt. Pierwszego stycznia 1863 roku wszystkie osoby będące niewolnikami w którymkolwiek ze Stanów lub jego części jako lud powstaną wraz ze Stanami Zjednoczonymi i będą od teraz i na zawsze wolne. Rząd Stanów Zjednoczonych, łącznie z władzą wojskową i morską, uznaje wolność takich osób. Niniejszym gwarantuje takim osobom wolność od wszelkiej wobec nich przemocy, chyba że w obronie własnej. I polecam im pracować w pełni wiary za godną płacę. Tym aktem, szczerze uznawanym za akt sprawiedliwości, ustanowionym przez Konstytucję, odwołuje niewolnictwo w imię Wszechmogącego Boga.
Dzień dobry, pani Brett. Pomyślałem, że przydałby się paniom stary nadzorca w tych niespokojnych czasach. Moje gratulacje, pani Maine, z powodu ślubu. Coś ty zrobił. To Jim. Zabiłeś go. Złapałem go i wiozłem tu, ale on próbował wyrwać mi strzelbę. Musiałem go zastrzelić. Jak mogłeś? To był tylko chłopiec. Groził mi. Dobrze, że tak się stało. Nie jesteś tu mile widziany. Mój syn Ori wyrzucił cię z naszej ziemi. Nawet pani nie wie, jak jestem pani potrzebny. Kilku niewolników uciekło niedaleko Charlestonu po tym, jak usłyszeli o proklamacji tego diabła Lincolna. Bóg raczy wiedzieć, co będzie, gdy wszyscy się dowiedzą. Dopilnuję, by na tej plantacji nie było żadnych ucieczek. Wycisnę z nich jeszcze więcej pracy. Nie słyszałeś? Wynoś się z naszej ziemi. Jim! Morderco! Puść mnie! Nie pozwolę ci się zabić. Wynoś się stąd, albo ja sięgnę po broń. Ważniaki. Jeszcze jeden rok tej wojny, a przestaniecie zadzierać nosa. Wszystko się tu zmieni. Jim był dla Semiramis jak młodszy brat. Pozostali plantatorzy gardzą proklamacją Lincolna. Mówią, że on nie ma tu żadnej władzy. Ale jeśli następny Jim zachce odzyskać wolność, nie będziemy mogli go zatrzymywać. Ale musimy kierować plantacją, mamy tylko ją. Nie chcę, by znów coś takiego spotkało naszych ludzi. Jeśli zdecydują się odejść, możemy tylko dać im papiery i uwolnić. Nigdy nie zapomnę twarzy tego biednego chłopca. Myślę, że ja i Madeline powinnyśmy złożyć kondolencje rodzinie Jima. Panno Brett, panno Madeline, proszę wejść. Przyszłyśmy przekazać wyrazy współczucia rodzinie Jima. Jest nam bardzo przykro, Lisa. Wiemy, jak wielką był dla ciebie radością. Jeśli mogłybyśmy coś dla ciebie zrobić, módlcie się za niego. Będziemy.
Chciałyśmy wam także powiedzieć, że bardzo byśmy chciały, żebyście z nami zostali. Ale jeśli ktoś z was będzie chciał odejść, proszę, powiedzcie nam o tym. Damy wam dokumenty, żeby jakiś kolejny Salem Jones do was nie strzelał. To wszystko. Myślisz o tym, co ja? Powinniśmy wejść tam i uczynić ten wielki dom naszym. Ale oni tego nie zrobią. Do końca życia będą służyć, aż zginą jak ten głupi chłopak. On nie był głupi. Miał marzenia. Tylko głupiec idzie po swą wolność uzbrojony w Słowo Boże. To jest jedyna broń, jaką uszanują biali. Zimna stal. Idziesz ze mną? Przejdziemy się na spacer i dołączymy do naszych w Unii, Hilton Head. Nie mogłabym. Ale ze mną będziesz wolna. Kafi? Niektórzy nie wiedzą, kiedy nie powinni się wtrącać. Idź sobie, zostań, Ezra. Chodź. Nie dość wam zabijania? Nigdy, nigdzie z tobą nie pójdę, Kafi. Zostań więc. Śnij sobie o tym białym koguciku Charlesie, który walczy o nasze niewolnictwo. Nie ma tu nic mojego. Prócz potu i krwi. Sweat and blood these folks done took from me. Dobrze, że przyszedłeś. Widziałem, jak szedł za tobą. Nie wiem, jak mam wrócić do tego domu. Powinnam odejść. Też o tym myślałem. Ale nie sam. Byłaś bliższa wolności, gdy byłaś w Waszyngtonie. Czemu wróciłaś? Dostałyśmy wiadomość o pannie Clarisie. A może Kafi miał rację? Co czujesz do pani Charlesa? Wróciłam i już. I na razie zostanę. That it ain't Mr. Charles.
Nie myślałem, że pokochasz białego człowieka po tym, jak Salem Jones. Nigdy więcej o nim nie mów. Chcę zostać sama. Przepraszam. Nie chcę tylko, żeby ktoś cię zranił. Dolina Shenandoah, Virginia. Potrzeba dużo jedzenia dla wojsk generała Lee. Ci farmerzy muszą się wykazać i wspomóc Konfederację. Majorze, musi pan dopilnować, by zaopatrzenie dotarło na czas. To pana pomysł, generale. My musimy go tylko wykonać. Muszę jechać, żeby jutro dotrzeć do Tennessee. Jeszcze raz dziękuję za pana zaangażowanie. Dziękuję. Jesteśmy wdzięczni za to, co pan robi dla całej armii. Bezpiecznej podróży. Take line for Major!
Ilu mamy rannych? To byli ludzie Hookera? Deptali nam po piętach. Dobrze, że pan wrócił. Zaraz się ściemni. Proszę zostać z nami na noc. Dobrze, majorze. Jest pan żonaty, generale? Tak. Od niedawna. Gratuluję. A gdzie jest pana żona? W południowej Karolinie z moją rodziną. Moja Brenda jest w Tennessee. Nie widziałem jej od 2 lat. Mam też córeczkę. Czasami myślę, że już nigdy ich nie zobaczę. Zobaczysz. Wrócisz do domu jak my wszyscy. To chyba zależy od generała Lee. Myśli pan, że wkroczy do Pensylwanii? Jedzie na wschód, chce odciąć drogę do Waszyngtonu. Potrzeba nam wielkiego zwycięstwa na północy i Lee o tym wie. Niestety armia Hookera szła za nim krok w krok, a teraz Hookera zastąpiono Meadem, który jest o wiele lepszym żołnierzem. Lee ma twardy orzech do zgryzienia. Jak my wszyscy, majorze. Mówił pan, że jedzie przez Tennessee. Zawiózłby pan Brendzie listy? Napisałem 5 i trudno jest je wszystkie wysłać. Z przyjemnością. Dziękuję. Dobranoc panu. Dobranoc. Caleb, dokąd idziecie? Panna Brett powiedziała, że możemy iść dokąd chcemy. Odchodzimy, panie Ori. Ale tu jest wasz dom. Nie. To nigdy nie był nasz dom. Źle mi, panno Clariso, że odchodzę. Ale będzie miała pani mniej ludzi do wykarmienia. Ale co będziecie robić w Charlestonie? Na pewno jest tam sporo pracy. Wszyscy mężczyźni są na wojnie. Coś znajdziemy. Zanim ją znajdziesz, będziesz potrzebować pieniędzy. Proszę. Ale przecież nie ma pani dużo. Poradzimy sobie. Dziękuję. Bóg z tobą, Joseph. Nigdy nie zapomnę Mount Royal. Do widzenia. Uważaj na siebie.
razie. Ori. Mama? Ori. Wiem, co czujesz, Ori. Ale dlaczego? Nie możemy ich trzymać wbrew ich woli. Nie mogę uwierzyć, że nawet Joseph. Dziś jest chłodna noc. Kilka dni temu zawiozłem listy rodzinie pewnego majora. Nie widział jej od ponad roku. Nie tego się spodziewaliśmy po tej wojnie. Wszystko się zmieniło. Wiem, jak jest ci ciężko. Byłem głupi, Madeline, myśląc, że nic się nie zmieni. Tyle przeszłyście. Same z Brett. Mama. Twoja matka jest silną kobietą. Jej cały świat legł w gruzach. Widzę to w jej oczach. Ma prawo do smutku, Ori. Chciałbym, żeby to się skończyło. Jesteś najdelikatniejszym mężczyzną, jakiego znam. I najsilniejszym. Nasza rodzina przetrwa, bo będziemy się wspierać. Nie poddawaj się. To będzie moje najpiękniejsze wspomnienie, mamo. Twój uśmiech. Ori, właśnie o tobie myślałam. O tym, jakim byłeś łobuziakiem, gdy byłeś mały. Ciągle biegałeś na bagna, polowałeś na węże z Josephem. Aż w końcu twój tata uświadomił ci, że jego syn, który odziedziczy najlepszą plantację w tej części, musi zachowywać się jak dżentelmen. To Mont Royal. Takie mam w pamięci. Piękne. Zawsze to robiłaś, gdy mnie usypiałaś. Uśmiechałaś się do mnie i mówiłaś: Ori Main, twoim przeznaczeniem jest być mą dumą i radością. I nawet jeśli niczego nie osiągniesz, zawsze będę cię kochać. Jesteś
Jesteś najlepsza na świecie. Musimy zatrzymać Lee w Gettysburgu. Obejmiemy pozycję za tymi głazami i zaatakujemy rebeliantów rano. Baczność. Macie jeszcze kawę, pułkowniku? Tak jest. George? Co ty tu robisz? Jak dobrze cię widzieć. Usiądźmy przy ogniu. Jak się trzymacie, chłopcy? Dziś było gorąco, co? Wiedziałem, że jesteś bezpieczny. Jak rodzina? W porządku. Hope miała kolejne urodziny. Słyszałem o twoim awansie do trzeciego korpusu. Prezydent wreszcie puścił mnie na pole walki. Niech inni martwią się lobbystami i handlarzami. Zatęsknisz jeszcze za Waszyngtonem. Ciężko jest patrzeć na naszych chłopców, jak giną. Cieszę się, że mogę stanąć z nimi ramię w ramię w walce. Tęskniliśmy za tobą. Masz jakieś wieści o Brett? Trudno o jakieś wiadomości z południa. Gdy jestem z dala od Constance... Nie widziałem Brett od 2 lat. Nikt nie przypuszczał, że wojna potrwa tak długo. Będzie dobrze. Spróbuj jeszcze wytrzymać. Naprzód. Uwaga, nadchodzą. Jestem gotowy stanąć przed Twym obliczem, Boże. Ognia. Naprzód.
Nie chcę się żegnać, Billy. Wrócę. Lee przegrał. Teraz generał Meade musi go powstrzymać od przekroczenia Potomaku. Lee znajdzie sposób, by ta wojna trwała. Wyliże rany i uderzy za kilka miesięcy. Nie mogę znieść myśli, że może już nigdy nie zobaczę Brett. Zanim umrę, muszę sprawdzić, czy nic jej nie jest. Nie myślisz chyba o nie myślę. Podjąłem decyzję. To dezercja, Billy. Nieobecność bez pozwolenia. Wrócę przed następną bitwą. Powiedz o tym Tomowi. Powodzenia. Generał Lee wymknął się nam. Generał Meade uznał, że jego armia jest zbyt słaba. Dostał wsparcie następnego dnia. Lee nie miał żadnego. Przeszkodziły deszcze. Dzięki nim można było pokonać Lee. Był w pułapce. Nie mógł ruszyć wojska, by wrócić do Virginii. Mieliśmy go w garści. Jeszcze trochę i wygralibyśmy. A tu nic. Nic nie mogę zrobić, by zmusić Meade'a do ruchu. Zmarnowaliśmy zwycięstwo pod Gettysburgiem. Nie chciałem tej wojny. Ale teraz nie mogę się wycofać. Nie ma odwrotu. Musimy walczyć dalej. Zostań tam, gdzie jesteś, synu. Nie chciałbym rozwalić ci głowy. Odłóż broń, albo zginiesz. Co Yankees robi tak daleko na południu? Znudziła ci się wojaczka, tak jak mnie? Szczęście, że na ciebie wpadłem. Modliłem się do Boga o pięknego konia i nowe buty. I proszę, co mi zesłał. Bądź grzeczny i zdejmij je powolutku. Może nic ci się nie stanie. Nowiutkie, co?
Sierżant Raymond. 23 Pułk Piechoty Południowej Karoliny. Ciężko, prawda? Chętnie napiję się wody. Mamo, nie musisz tego robić. Czemu sobie nie wyszywasz? Co się stało? Ty pracujesz na polu, ja zajmę się domem. Madeline, niedługo przyda się ten fartuch w jej stanie. Wiem, ale pracujesz ponad siły. Nie jestem staruszką. Mogę pracować. Mamo, nikt nie mówi. Wystarczy, jak na mnie patrzycie. Jeśli chodzi ci o tamten dzień, tak jest każdego dnia. Traktujecie mnie, jakbym była z porcelany. W ogóle nie wspominacie, co się dzieje na froncie. Nie chcemy cię martwić. Mam prawo wiedzieć. Chcę wiedzieć, gdy coś się stanie Oriemu, Bilemu czy Charlesowi. Chcę, byście przychodziły do mnie ze swoimi kłopotami, jak kiedyś. To, że haftuję, nie znaczy, że myślę tylko o przeszłości. Mamo, przepraszam. To były piękne lata, gdy dorastałaś. Chciałabym cofnąć czas. Ale wiem, że to jest niemożliwe. Mogą nas okraść. Wojsko może zabrać wszelkie zapasy. Nasi ludzie odejść. Ale nikt nie może zabrać mi moich wspomnień. Cały ranek to zbierałam. Ledwo starczy na obiad. Brakuje deszczu. Może zasiejemy zboże bliżej rzeki. Nie wiem, czy warto, sezon zaraz się skończy. Jeśli zasiejemy bliżej rzeki, wymyślimy jakiś sposób podlewania. To świetny pomysł. Powinnyśmy spróbować. Musimy wracać na pole bawełny. Nie, dosyć na dzisiaj. Panna Madeline nie powinna pracować w polu. Z dzieckiem jest wszystko w porządku. Mogę pracować. Zgadzam się z Semiramis. Dlaczego w moich czasach kobiety odpoczywały przez większość dnia? Mamo, wiem. Moje czasy dawno przeminęły. Ale to nie przeszkodzi mej radości, że w Montreal zamieszka kolejne pokolenie. Nie sądziłam, że kogoś jeszcze stać na takie powozy. Witaj, mamo, Ashton. Tak się za tobą stęskniłam. Przyjechałam podnieść cię trochę na duchu. Witaj, Brett. Cieszę się, że wróciłaś do domu. Ashton? Dzień dobry, Madeline, moja droga. Mam prezenty dla wszystkich. Prawdziwą kawę dla ciebie, mamo, i największą szynkę na świecie. Mam też materiał na suknię dla ciebie, Brett. Chyba ci się przyda. Zresztą wszystko jakoś nie najlepiej wygląda.
Wracamy na pole, mamo. Na pole? O czym ty mówisz? Zasiałyśmy bawełnę. Trzeba wyrwać chwasty. Przecież od tego są niewolnicy. Nie mamy niewolników. Odeszli, gdy usłyszeli o proklamacji Lincolna. Teraz my musimy pracować. Mamo, chodź, pokażę ci moją nową sukienkę. Macie pojęcie? Abe Lincoln przyjął do wojska czarnych. James mówi, że to hańba być przez nich zranionym albo zabitym. A co James może o tym wiedzieć? Przecież nie walczy. Semiramis, poczęstuj się moją pyszną szynką. Nie, dziękuję, proszę pani. Przywozisz nam jakieś dobre wiadomości z Richmond? Obawiam się, że nie. Wszyscy mówią o odwecie za Gettysburg. Mówi się, że zabijemy 10 Yankeesów za każdego naszego żołnierza. Sprzątnę ze stołu, jeśli wszyscy skończyli. Dziękuję, kochanie. Jestem zmęczona. Odpocznę teraz i zobaczymy się później. Pomogę ci. Poradzę sobie, panno Ashton. Za dużo pracujesz. Robię to, co do mnie należy. Wiele nas dzieli, Semiramis, ale łączy jedno. Dbamy o tę rodzinę. O co pani chodzi? Lubisz pannę Madeline, prawda? Jest bardzo miła. Więc może mi pomożesz i odpowiesz na kilka pytań. Kto tam? Madeline. Ashton. Muszę z tobą porozmawiać. Ja także. Jak mogłaś zrobić coś takiego, Semiramis? O czym ty mówisz? Byłam bardzo miła dla tej czarnuchy. Była bardzo zdenerwowana tym wypytywaniem o mnie. Chciałam tylko wiedzieć, o czym rozmawiali między sobą niewolnicy, zanim stąd odeszli. Ich szepty trafiły już pod dachy porządnych białych obywateli. Co chcesz przez to powiedzieć? Usłyszałam o tym od pewnego mężczyzny w Richmond i chcę dowiedzieć się, czy ta historia dotarła już do Charleston. Historia? To nie będzie miłe. Wiem, że twoja matka była półkrwi murzynką. Wiem, że powiedziałaś Oremu prawdę. To nie jest twoja sprawa, Ashton. Jestem pewna, że Ori nie zna całej prawdy. Może nawet ty jej nie znasz. Twoja matka sprzedawała się mężczyznom za pieniądze. Łamiesz. Ten wstrętny człowiek ma portret kobiety, która wyglądała tak samo jak ty. Wisiał w burdelu w Nowym Orleanie, gdzie twoja matka... Wiesz, co chcę powiedzieć. Oczywiście zanim twój tatuś ją stamtąd zabrał. Nie chcę tego słuchać. Tak, to musi być straszne dla ciebie. Ale ja muszę chronić moją matkę. Taki skandal mógłby ją zabić. Bardzo kocham twoją matkę i tę rodzinę. To się wyda prędzej czy później. I wiem, że moja matka tego nie przeżyje. Wiem, że chcecie mieć dziecko, ale czy zastanawiałaś się, co się stanie, jeśli to dziecko będzie inne? Twoje dziecko okryje naszą rodzinę hańbą. Musisz mnie bardzo nienawidzić, Ashton. To prawda, droga Madeline.
Bent miał rację. Życie z każdym dniem staje się coraz piękniejsze. Najdroższy, najłatwiejszą rzeczą w moim życiu było kochać cię. Najtrudniejszą jest powiedzieć żegnaj. Nie możemy być dłużej razem. Proszę, wybacz mi, najdroższy Ori. Kocham cię, Madeline. Wykorzystała mnie pani. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziecko. Przez panią odeszła panna Madeline. Na twoim miejscu nie powtarzałabym tych oskarżeń, chyba że chcesz mieć kłopoty. Madeline zostawiła to dla Oriego. Daj mu, gdy wróci. Czytała to pani? Miałam nadzieję, że zostawiła wiadomość, dokąd poszła. Bardzo się o nią martwię. Martwi się pani jedynie o siebie. Od dziecka widziałam, jak traktowała pani innych. Jakby nie byli ludźmi, tylko pani własnością. Lincoln może proklamować, co chce, ale dla mnie zawsze będziesz niewolnicą, więc na twoim miejscu powściągnęłabym nieco język. Żal mi pani, pani Ashton. Nadejdzie dzień, gdy zapłaci pani za wszystko, co zrobiła. Wtedy zobaczy pani, co to znaczy być samotnym. Odejdź. To działa, Ezra. Chodź zobaczyć. Udało się. Pani Brett się ucieszy. Koło zbiera wodę i wlewa ją do rynienek. Jakie to mądre. Teraz musimy tylko natrzeć tłuszczem, by ochronić je przed wodą. Sadzonki teraz przetrwają. Dzięki tobie pokonaliśmy słońce. Będziesz świetnym farmerem. Umiesz zrobić tyle rzeczy. Niedługo zajdzie słońce. Pobiegnę powiedzieć o twoim koniu. Chcę tylko powiedzieć... że wiem, jak bardzo zranił cię Salem Jones. Prosiłam cię, żebyś nie powtarzał jego imienia. W twojej duszy siedzi diabeł i cały czas cię rani. Musisz go wypuścić. Przestań uciekać. Porozmawiaj ze mną. Sometimes
Czasem budzę się w nocy i myślę o tym, co mi zrobił. Nie mogę, w porządku. Chciałabym kogoś pokochać. Jesteś najmilszym człowiekiem pod słońcem. Ale ja nigdy nie będę mogła cię pokochać. Przykro mi. Za drzewo. To pani Billy. Panie Billy. Ezra. Jak dobrze pana widzieć. Zmienił pan barwy? Ten mundur mnie chroni. Witaj, Semiramis. Panna Brett będzie taka szczęśliwa. Ale musi pan uważać, bo przyjechała panna Ashton. A niedaleko stacjonuje obóz konfederatów. Zaprzyjaźniła się z ich pułkownikiem. Nie chcę narażać rodziny, ale Ashton to dla mnie pestka po tym, co przeszedłem. Ukryjemy pana. To naprawdę dziwne, co się mogło stać. Dlaczego nie przyszła z tym do mnie? Przecież wie, jak mi na niej zależy. Gdyby jej zależało na tobie, nigdy by nie odeszła, Ashton. Byli ze sobą tacy szczęśliwi. Ta straszna wojna narobiła tyle złego. Preston Wayne był przyjacielem Tilleta, a teraz obaj nie żyją. A syn Pressa zginął. Gdzie, Brett? Pod Vicksburgiem, mamo. Było już tyle tych bitew, że zapomniałam. To bez sensu, mamo. Nie powinnaś zamartwiać się tym, co się dzieje. James i ja bylibyśmy zachwyceni, gdybyś zamieszkała z nami w Richmond. Jesteś kochana, Ashton, ale powinnaś mieć lepszą opiekę, mamo. Mieszkamy w pięknym domu, gdzie byłoby ci bardzo wygodnie. Ależ nie mogę. Przekonaj mamę Brett. U nas będzie jej lepiej. Ashton ma rację, mamo. Zasługujesz na wygodne życie po tym, co przeszłaś. Spakujemy cię i wyruszymy pod koniec tygodnia. Nie jestem jeszcze taka stara, żeby moje córki mówiły mi, co mam robić. Mamo, proszę. Wiem, że chcecie dla mnie jak najlepiej, ale tu jest mój dom. Tu wasz ojciec przywiózł mnie jako swą nowo poślubioną żonę. Wszystkie moje dzieci przyszły na świat w pokoju na górze. Nigdy nie opuszczę tego domu. Jest moim życiem. Przepraszam, że przeszkadzam, ale pomyślałam, że to was ucieszy. Co się stało? Nawadnianie działa. To wspaniale. Możemy zacząć obsiewać nasz nowy zagon, panno Brett. Niech mnie pani pokaże nasiona kukurydzy. Zaraz wracam, mamo. Kukurydza? Mamo, może zmienisz jednak zdanie. Billy? Billy? Jest tak spokojnie. Trudno uwierzyć, że wojna jest blisko.
Gdy byłam mała, lubiłam tu przychodzić. Tu jest tak pięknie. Ale im bardziej kochałam Montreal, tym bardziej czułam, że kogoś mi brakuje. Billy, nie wracaj na wojnę. Tom chwyciłby mnie za kark, gdybym nie wrócił. To nasz dobosz. Mały chłopiec z werwą większą niż nie jeden sierżant. Dobre dziecko. Będziesz cudownym ojcem. Billy? Nic już nie rozumiem. Miała nas spotkać chwała. Ale nagle znalazłem się w środku piekła. I zanim się zorientowałem, zobaczyłem Charlesa na koniu. Czułem się jak we śnie. Potem odjechał. Powinienem był go zabić? Kto jest czyim wrogiem? Ciągle szukam odpowiedzi na to pytanie. Tak cię kocham. Nie chcę tam wracać. Ale muszę. Po bitwie pod Gettysburgiem obie armie liżą rany. Muszę jechać. Nie wyjedziesz bez czegoś dobrego na drogę. Porucznik Hazard. Czy obrażę pana, nazywając pana unijnym dezerterem? Czy może konfederackim? Tak czy siak zastrzelą cię. Czy nie tak wyrzuca się wojenne śmieci? Może obie strony wykonają na tobie egzekucję. To może być nawet zabawne. Nie sądzisz, że nadszedł czas na zawieszenie broni? Niedaleko stacjonuje obóz konfederatów. I jestem pewna, że pułkownik Randolph z radością ukarze dezertera. Ashton? Zsiadaj z konia. Zejdź mi z drogi, Brett. Zsiadaj, powiedziałam. Tam. Jedź już. Kocham cię. Nigdy tego nie zapomnę. Co ty wyprawiasz? Zabierz to od mojej twarzy. Jesteś godną pożałowania, sfrustrowaną kobietą. Wiem, że próbowałaś zabić Billego, bo nie możesz go mieć. Nie bądź śmieszna. Nie pozwolę ci skrzywdzić mojego męża. Zostaniesz tu tak długo, aż Billy odjedzie daleko.
Życzę ci bezpiecznego powrotu, Ashton. Może zatrzymaj się w obozie konfederatów i poproś pułkownika o eskortę. Obym cię nigdy już nie zobaczyła, droga siostro. Szpital polowy w północnej Wirginii. Ci ludzie leżeli tu całą noc. Doktorze, czy oni nie powinni być w namiocie? Nie, nie zabierajcie ich do chirurga. Amputacje są w innym namiocie. Za dużo octu. Proporcje są bardzo ważne. Następną ugotuj tak, jak mówiłam. Natychmiast wracaj. Pani Grady. Proszę wyrzucić tego człowieka, to nie pierwszy raz. Może źle go pani traktuje. Dam mu ostrzeżenie. On ma w nosie pani ostrzeżenia, proszę się go pozbyć. Nie uważa pani, że takie decyzje należą do mnie? Chcę wszystkiego, co najlepsze dla naszych rannych. Także dla rannych z południa? O co pani chodzi? Doceniam pani zaangażowanie, ale czasami wydaje mi się bardzo jednostronne. Pani Neal, ale nie o tym chcę porozmawiać. Chodzi mi o doktora Crawforda. Mówił, że nie szanuje go pani. Robiłabym to, gdyby on szanował swoich pacjentów. Traktuje ich jak zwierzęta. Pije whisky zamiast uśmierzać ich ból morfiną. Mamy za mało chirurgów. W tych okolicznościach częściej zabija niż ratuje. Nie chcę widzieć skarg na panią u pani Dix. Jest pani świetną pielęgniarką, ale musi pani lepiej się zachowywać. Robię to dla pani dobra. Bardzo dziękuję za rady, ale gdyby pani tu częściej zaglądała, wiedziałaby pani, co się tu dzieje. W ogóle mnie pani nie słuchała. Radzę zrobić to, o czym mówiłam. Proszę iść do namiotu z nowo przybyłymi. I proszę nie podawać morfiny, chyba że lekarz każe inaczej. Proszę nie martwić się morfiną, pani Neal. Przysłano nowy transport dzięki hojności mego przyjaciela, kongresmena Greena. Charleston, południowa Karolina. Zbyt długa to była przerwa, Madeline. Lecz jesteś piękna jak zawsze. Dziękuję, panie Colbert. Zwykle nazywałaś mnie wujkiem Milesem. Pamiętam ten uśmiech.
Słyszałem, że wyszłaś powtórnie za mąż. Odeszłam od męża. Przykro mi to słyszeć. Zatrzymałam się w małym pensjonacie niedaleko St. Michael. Przecież masz dom po ojcu. Nikt nie może dowiedzieć się, gdzie jestem. Rozumiem. Chciałabym porozmawiać o majątku taty. Wiem, że nie zostawił dużo. Niestety inwestował nie najlepiej. Ale jest jeszcze spadek po twoim mężu. Nie chcę niczego, co należało do Justina. Cóż, majątek twego ojca powinien wystarczyć na małą pensję dla ciebie. Zajmę się tym. Dziękuję, wujku. Ale mam jeszcze jedną prośbę. Za jakiś czas mój mąż będzie mógł wystąpić o rozwód z powodu porzucenia. To jego prawo. Ale musisz mi dać słowo, że nigdy nikomu nie powiesz, że jestem w Charlestonie. Obiecaj mi to. Jesteś moją klientką. Wszystkie informacje są utajnione. Ale może zastanowisz się jeszcze. Jeśli się kochaliście, to niemożliwe. Nigdy nie wrócę do mego męża. Nigdy. Dystrybucja w Polsce Warner Bros. Poland. Opracowanie i udźwiękowienie Panfilm Studio Warszawa. Tekst Katarzyna Kaczan-Borowska, czytał Paweł Straszewski.